śpiewającego widziano anioła, który po niebie swobodnie przybywał. Wszystko się może zdarzyć, wołał. Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz. Jesteśmy na uczelni, w hali uczelnianej i dzisiaj będziemy mieli taki jeden z bardziej uroczystych i miłych dni, które są w uczelni, czyli będziemy razem z osobami z niepełnosprawnościami dokonywali ćwiczeń, zajęć, rozmów. Przede wszystkim będziemy mieli kontakt ze sobą. A to dla uczelni jest niesłychanie ważne, żeby mieć kontakt ze wszystkimi, żeby nikt nie poczuł się wykluczony. Każdy w uczelni jest mile widziany. Każdy w uczelni powinien czuć się dobrze. Staramy się to robić. Mamy świetnych pracowników. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, całą kwestię kontaktów ogarnia pan prorektor Tomasz Grudniewski, natomiast pan doktor Żbikowski, pani Ola Derlukiewicz, pan Dominik Dąbrowski, to są te osoby, które rzeczywiście od lat starają się być w stałym kontakcie. I wiele, wiele innych. Przede wszystkim trzeba tu wymienić cały zespół studentów z ratownictwa medycznego, z fizjoterapii, z pielęgniarstwa. To jest po to, żeby studenci mieli tą możliwość spotkania osób, z którymi kiedyś będą pracowali. Dzisiejsze wydarzenie, jak widać, Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawnie Inaczej jest takim konsekwentnym realizatorem tych spotkań z osobami niepełnosprawnymi i my żeśmy udostępnili miejsce, zaangażowaliśmy się i naszych studentów żeśmy zaangażowali po to, żeby coś zrobić wspólnie, razem. Włączamy się w takie akcje. Jesteśmy uczelnią otwartą dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy otwarci. Mamy projekty poświęcone osobom niepełnosprawnym, realizujemy szereg zadań, spektakle, spotkania. Wydarzenie jest potrzebne miastu, tak jak jest potrzebne całej Polsce. Jest to dzień, jakby Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. To taka data w kalendarzu, która przypomina wszystkim o tym, że każdy z nas, każdy obywatel zasługuje na szacunek, na możliwość samorealizacji, a w kontekście osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną. Przypominamy, że to są członkowie naszego społeczeństwa i należy się im przestrzeń, w której mogą funkcjonować i realizować się. Myślę, że dla części osób, podobnie jak dla osób pełnosprawnych, sport jest źródłem wielu emocji i miejmy nadzieję, że pozytywnych, a dla części osób jest też formą aktywności i czegoś, co mogą robić na co dzień, czegoś, jakiegoś hobby, jakiejś przestrzeni, w której mogą się realizować. Ja myślę, że te dyscypliny sportu, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami, są podobnie jak dyscypliny sportu osób pełnosprawnych, są po prostu dostosowane do naszych możliwości i do tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Poza tym też przykłady różnych dyscyplin sportu, w których osoby z niepełnosprawnościami biorą udział, pokazują, że te różnice, one jeśli są odpowiednio
jeśli są odpowiednio zaadresowane, nie stanowią problemu żadnego. Cieszę się, że takie wydarzenie ma miejsce, bo jest ono potrzebne dla naszej lokalnej społeczności i mam nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się na kolejnym takim wydarzeniu. Integrację, pokazanie wszystkim, że jesteśmy razem, że osoby z niepełnosprawnościami nie są wykluczone. Uczelnia wspiera naszych studentów z niepełnosprawnościami, współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, jak widać. No i chcielibyśmy po prostu integrować studentów w społeczność akademicką z osobami z niepełnosprawnością. To są i wykłady, mamy zaplanowane przedstawienie, natomiast później są gry i zabawy ze studentami i z pracownikami Akademii Bialskiej. Są jak najbardziej dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, prowadzą je doświadczeni nasi wykładowcy, pan dr Żbikowski, pan Michał Sroka, pan Marcin Ślusarski. To są wszystko doświadczeni ludzie, którzy mają już swoje za sobą wieloletnie zabawy i gry sportowe z osobami z niepełnosprawnością. Również ze ścianką wspinaczkową, gdzie osoby na wózkach również będą mogły wziąć udział w tej zabawie. Żeby uświadomić pomoc, ale przede wszystkim uświadomić, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo i są w stanie współuczestniczyć z osobami pełnosprawnymi we wszystkim, i w procesie kształcenia, i w życiu społecznym, we wszystkim. To są również przedszkolaki z niepełnosprawnościami, będą robić przedstawienie. Bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy, chcielibyśmy robić ich jeszcze więcej, to jest już któraś z kolei impreza organizowana przez ABNS dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że wpisze się to w naszą uczelnię. Niepełnosprawny, normalna sprawa. Niepełnosprawni, normalna rzecz. Nie wszystkim dane zdrowie i sława. Nie można w życiu wszystkiego mieć.